Cześć. Na dzisiejszym nagraniu rozwiążę jedno z zadań z zakresu przemian jądrowych. Zadanie brzmi następująco. Student zapisał zdanie. Jądro promieniotwórczego izotopu radu uległo dwukrotnie przemianie alfa i dwukrotnie przemianie beta. Pierwiastek, który powstał w wyniku tych przemian, ma liczbę masową A1 równą A-8 oraz liczbę atomową Z równą Z-2. Czy student obliczył błędnie liczby A1 lub Z1? Jeśli tak, zapisz poprawnie algorytmy obliczania tych liczb lub zaznacz, że obliczenia studenta są prawidłowe. Mamy izotop radu, który uległ dwóm przemianom alfa i dwóm przemianom beta minus. Według studenta w wyniku tych czterech przemian z izotopu radu powstał pierwiastek, którego liczba masowa jest mniejsza o 8, czyli A1 jest równe A-8, natomiast liczba porządkowa, czyli atomowa Z, jest mniejsza o 2, czyli Z1 jest równe Z-2. Teraz sprawdzimy, czy jest to prawdą. Mamy izotop radu, który ulega przemianom jądrowym, najpierw są to przemiany alfa. Czyli w wyniku każdej przemiany alfa dochodzi do powstania promieniowania alfa o takim wzorze, czyli jądra helu oraz izotopu X, którego liczba masowa jest mniejsza od 4 i liczba atomowa jest mniejsza od 2. Czyli Z tu by było minus 2, a A będzie minus 4. Natomiast tutaj doszło do dwóch przemian alfa. Czyli tutaj bierzemy ten element i teraz przepisujemy pod spodem, czyli mamy A minus 4, Z minus 2 i znowu dochodzi do przemiany alfa i znowu powstaje 4 i 2 i tutaj będzie X, będzie A minus 4 minus 4 i Z minus 2 minus 2. Więc to X, napiszę X prime, można by zapisać jako X prime A minus 8, Z minus 4. I teraz ten nasz pierwiastek X prime podlega przemianom beta minus. I tutaj są dwie tego typu przemiany. Więc mamy X prime, A minus 8, Z minus 4. Promieniowanie beta minus, ono wygląda następująco, ma wzór taki jak elektron. Tutaj mamy minus 1 i 0 i do tego mamy powiedzmy X bis. Tutaj liczba neutronów się nie zmieni, liczba masowa się nie zmieni, natomiast Z, czyli liczba atomowa, inaczej liczba porządkowa, będzie minus 4, ale plus 1, dlatego że ona tutaj się zmieni na plus 1. I następnie ten pierwiastek X bis, on ulega kolejnej przemianie beta, czyli tutaj mamy nadal A minus 8, a tu będziemy mieć Z minus 3. I teraz kolejna przemiana beta minus i znowu powstanie nam elektron i do tego będzie X, napiszmy już z trzema kreskami, będzie A minus 8 i Z minus 3 plus 1, czyli Z minus 2. Zatem czy student zapisał prawidłowo liczbę masową i liczbę atomową pierwiastka, który powstał w wyniku tych przemian? Tak, bo pierwiastek, który tutaj powstał, X z trzema kreseczkami, rzeczywiście ma liczbę masową mniejszą o 8 i liczbę atomową mniejszą o 2. Natomiast pokażę Ci jeszcze taki szybki sposób, jak się nie pomylić w zapisie danych rozpadów promieniotwórczych. Przykładowo, jeżeli mamy tutaj X, A minus 4, Z minus 2, jeżeli mamy tutaj tą liczbę i tą liczbę, to co jest po lewej stronie, musi się zgadzać z tym, co jest po stronie prawej. Czyli jeżeli dodamy 4 plus A minus 4 minus 4, to musi wyjść A minus 4. Chodzi mi o to, że mamy A minus 4 po stronie lewej, jeżeli chodzi o liczbę masową, to musi być równe i bierzemy z alfa 4 plus A minus 4 minus 4. Czyli mamy tutaj 4, tu mamy 4 i zobacz, A minus 4 równa się A minus 4. Więc tutaj mamy jak najbardziej zapisaną tą przemianę dobrze, jeżeli chodzi o liczbę masową. Natomiast w przypadku liczby atomowej robimy to samo, czyli mamy po lewej stronie Z minus 2 równa się 2 plus Z minus 2 minus 2. I teraz tutaj mamy oczywiście plus i minus się skracają, czyli mamy Z minus 2 równa się Z minus 2. Analogicznie w przypadku przemiany beta minus, jeżeli tutaj mieliśmy A minus 8 po lewej stronie i Z minus 3, czyli A minus 8 i Z minus 3 i tutaj podlegało to przemianie beta minus, to mieliśmy. Tutaj mieliśmy 0, czyli tutaj wpisujemy 0, tutaj mamy minus 1. I do tego dodajemy A minus 8, Z minus 2. I tak, tutaj wiadomo, że jak 0 dodajemy do tego samego, to wychodzi nam to samo. Natomiast Z minus 3, a tutaj mamy Z minus 2 minus 1, czyli to tak naprawdę jest równe Z minus 3. Więc tutaj też nam się zgadza, więc to mamy dobrze zapisane.
Odpowiadając na pytanie w zadaniu, uczeń wykonał prawidłowe obliczenia i rzeczywiście liczba masowa powstałego izotopu w wyniku tych wszystkich przemian jest mniejsza o 8, a liczba atomowa Z jest mniejsza o 2. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Ci za uwagę. Do usłyszenia.